Cześć, witajcie. Ten filmik nie ma się nijak do kanału. Film jest nagrywany na odpowiedź pewnego gracza z forum War Thundera. Jak to stwierdził, ludzie nie wiedzą, jak działa mechanika gry. I oczywiście na pewno nie jeden z was widział wykresy, obliczenia, pokazywane tory pocisków w pancerz pod kątem takim, srakim, tak przebija, tak nie przebija. Tak więc tutaj pokażę wam dobrą sytuację, gdzie Conqueror, stojący troszeczkę wyżej niż ja, strzela mi w wieżę i co się dzieje? Zaraz zobaczycie, co się będzie działo. I proszę mi wytłumaczyć tą mechanikę, skoro jest tu mechanika, ja powiedziałem, że mechanika nijak nie trzyma się kupy do bardzo podobnych lub tych samych sytuacji. Po prostu jak wejdzie, to wejdzie, jak nie wejdzie, to nie wejdzie. Losówka. Typowa losowość. Robiłem testy i mam nadzieję, że znajdę tego replaya, którego też wrzucę odnośnie do tego filmu. Z kolegą z klanu też wziął T-34. Ja strzelałem z T-34 w jego wieżę. W tutaj ten mały trójkącik nad jarzmem. No i ale zobaczycie, o jaką sytuację mi chodzi. Jeśli pocisk się ześlizguje, tak jak to robiłem właśnie na testach z tym kolegą, wchodził po prostu tutaj we właz. Ześlizgiwały się pociski i wchodziły we właz. Proszę bardzo, zobaczcie, gdzie mnie przebił Conqueror. Dostałem w górną część wieży. Jakim sposobem pocisk się tutaj wbił? Powiedzcie. Jakim sposobem w taką płaszczyznę może się pocisk wbić? Bo na testach wychodziło wszystko inaczej, że pocisk się ześlizgiwał i uderzał we właz. Lub po prostu rykoszetowała ta płaszczyzna. A tutaj wbił mi się normalnie w górę wieży. Jak to jest? Co to jest za mechanika, powiedzcie mi? Tu co się stało? Dobra, jedziemy dalej. Przyspieszę. I zobaczcie, dostałem w trójkącik. Nad jarzmem działa. Gdzie robiłem, tak jak mówiłem, testy. I tu to miejsce odbije. Trzy razy bodajże strzeliłem. Zobaczcie. KW-1S w to miejsce. Też robiłem w tym miejscu test. Strzał z T-34 w wieżę T-34, tutaj gdzie dostałem od KW-1S. Odbija, rykoszetuje. U mnie weszło. Następnie strzał ostateczny. I kolejny strzał w wieżę. Wszystkie pociski weszły w wieżę. Ten ostatni mogę stwierdzić, no może wszedł we włas. Ale co z tymi strzałami w taką płaszczyznę wieży? Nie wiem, jak ktoś umie, niech mi to wytłumaczy, bo dla mnie to jest czarna magia. Po prostu nie rozumiem. Skoro z obiekta 704 nawet strzelam z Bell 10, wieże T-34 i są rykoszety, a ten za każdym razem przebija mi wieżę, no to sorry, ale nie rozumiem tego. Miał chyba lepsze losowanie po prostu. Dzięki bardzo. Trzymajcie się.